pierwsze kroki skierował w okolice życia, życia, trudu, życia świętego Benedykta. Tak, ponieważ ta sympatia ma bardzo dalekie korzenie i chyba też utożsamia się z jego osobistym poszukiwaniem tej duchowości, która by pokazała, że Ewangelia jest piękna i radosna. I że prosta. Ewangelia niesie ze sobą ład i pokój. To jakoś w Ojcu Świętym Benedykcie XVI było od wielu lat, od wielu czasów jego poszukiwań, zwłaszcza kiedy wszystkie przekształcenia posoborowe mogły zachybotać łodzią Piotrową w sposób dość dramatyczny. Tym bardziej okazało się to konieczne, aby pokazać, jak Ewangelia jest taką oliwą rzuconą na falę wzburzonego morza, która wyłagodzi, nie dopuści do tego, żeby były z tego powodu ofiary. Ewangelia przeprowadza wszystko, nawet w tych największych rozdarciach, w sposób własny, w sposób pełen pokoju i ofiary i daru z siebie. Tak jak Jezus, który zamiast gwałt zadać, chociaż mógł, wolał gwałt na siebie przyjąć i przez to skończyć w sobie samym wszelką nienawiść i wojnę między ludźmi, między religiami, między opcjami, między teologiami czy ideologiami ogólnie. A więc pokój to jest z pewnością to ukochane imię Benedykta XVI, imię bardzo biblijne zresztą, które, jak wiemy, tłumaczy hebrajskie zawołanie Baruch, błogosławiony ten, który jest błogosławiony przez Boga samego i który przez to, że jest błogosławiony, może błogosławić innych. Stąd też to błogosławieństwo przechodzi na każdego z nas, chrześcijan w szczególności, którzy mamy to powołanie, aby być w tym sensie benedyktami zawsze, osobami błogosławionymi, którzy przez swoje życie, słowo, świadectwo, milczenie, wielkość i małość, to w zasadzie nie ma później już znaczenia, mamy być błogosławieństwem pokoju dla świata w naszych środowiskach i warunkach. Ojcze Andrzeju, jeszcze jeden moment refleksji, czy jedno pytanie może, raczej refleksja, że papież Benedykt XVI też ukazywał nam piękno liturgii Kościoła. Ukazywał w tej celebracji misterium, spotkanie z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Celebracje, w których uczestniczyliśmy, były właśnie świadectwem takiej postawy i takiej wiary. Którą zresztą, myślę, kontynuował, widząc ją już u swojego poprzednika, Jana Pawła II. Sam go błogosławił i jak słyszę tu wszędzie wokoło, bardzo go podziwiał, bardzo. A sami przecież pamiętamy, zwłaszcza kto starszy, jak w samym długim pontyfikacie już papieża Jana Pawła II przesuwał się jakby ciężar akcentu z własnej, przepięknej, skądinąd dynamicznej aktywności na kontemplację tego, co Chrystus robi wokół, we wspólnocie uczniów Jezusa i we wspólnocie świata. Benedykt jakby wszedł w to od razu i od pierwszych chwil podkreślił, że liturgia jest przede wszystkim działaniem Boga wśród nas i nie ma co tutaj przesadzać z naszym protagonizmem, tak to się nazywa, z naszą aktywnością do tego stopnia nieraz wyolbrzymioną, chociaż zawsze w dobrej wierze, bez oskarżenia kogokolwiek. Każdy, kto się stara o liturgię, nawet gdyby gdzieś przesadził, jest godzien podziwu, że się w ogóle tak bardzo osobiście nią zajmuje i stara. Ale nasz papież Benedykt od samego początku pontyfikatu, jako osoba już bardzo dojrzała w tych sprawach, dokonał pewnego wyboru, nie dla wszystkich i od razu czytelnego. Mianowicie chciał przez swoją postawę wyrazić absolutnie maksimum troski człowieka, a więc gesty, ład liturgii, nawet to zewnętrzne piękno wystroju, ale przede wszystkim jakiś ogromny spokój wspólnoty, która nade wszystko chce, aby w każdej liturgii swoją rolę, chociaż niewidzialną, odegrał ten główny protagonista liturgii, a więc Jezus Chrystus w swoim misterium paschalnym śmierci i zmartwychwstania, Bóg Ojciec, który nas nieustannie stwarza na nowo w Nim i Duch Święty, który nas nieustannie odświeża w tym kroczeniu za Chrystusem, prowadząc
tę światłość życia w liturgii nam komunikowaną do kompletnej pełni, ujawniając te rzeczy przyszłe, które Chrystus zapowiadał, to znaczy aplikując do każdego pokolenia nowość Ewangelii tak, aby te pokolenia się poniekąd wzajemnie zaskakiwały nowością, która ciągle jest w Ewangelii i która ciągle jeszcze musi być odkryta, chociaż często właśnie bardzo tradycyjnej szacie liturgii. Tylko po to, aby, podkreślam, wydaje mi się, że dobrze czytam te lata, aby dać właściwe miejsce na misterium, przez które wypowiada się sam Bóg. Niewidzialny, a przecież jakoś widziany. Niesłyszalny, a jakoś przecież percypowany w swoim słowie i w swoich działaniach zbawczych, których doświadczamy przecież, jeśli wierzymy. Ojcze Andrzeju, dziękujemy pięknie za wspólne przeżywanie tego pożegnania Ojca Świętego Benedykta XVI z kardynałami. I zbliża się godzina 12. Może wspólnie pomódlmy się modlitwą Anioł Pański w intencji tego wspaniałego papieża. Pomódlmy się o to, aby na dalszej jego posłudze dla Kościoła Bóg mu błogosławił. I dziękując także jemu za ogromną odwagę, aby przez gest niesłychanie pokorny jakby wyznaczyć kompletnie nową miarę spełnienia tego urzędu tak bardzo dla nas przecież ważnego i tej posługi Piotrowej. A więc modląc się o to, jak Pan Bóg zechce go poprowadzić w życie, oby jak najdłuższe lata pełne pokoju, ale zarazem dziękując Panu Bogu za to, że w sytuacjach, gdzie mówiono tak często, że jest to papież, który ogromnie dbał o tradycję i o jej ciągłość, zarazem, i to jest papież wyjątkowo z tej strony, ten właśnie papież, tu i ludzie widziany jako tradycjonalista, pokazał takie nowum, jakiego nikt się po nim nie spodziewał. Dowód najwyższy, że Bóg nami kieruje, że łódź jest Chrystusa i że możemy tak mu ufać, że niezależnie od tego, co się dzieje, mamy w sobie nadzieję, kto nas przeprowadzi kolejne pokolenia, zawsze zwycięsko. Bramy piekielne nie przemogą go. Więc w łączności z papieżem Benedyktem XVI mówimy się: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Amen. Pomódlmy się za wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Dziękujemy Ojcu Andrzeju, ale jeszcze się nie rozłączamy. Ojciec dotknął bardzo ważnej sprawy. Tradycja.
tradycja, chociaż już zdaje się audiencja będzie zbliżała się do końca, bo przed Ojcem Świętym Benedyktem XVI stają już księża biskupi, ale słowo o tradycji, o którą tak pięknie także przypomniał papież Benedykt XVI. No więc Ojciec Święty oczywiście jest nośnikiem tradycji na mocy samego urzędu, ponieważ to, co otrzymujemy, to mamy gratis, za darmo przekazywać samą Ewangelię, doświadczenie osobiste Chrystusa, ale w tym wypadku on skupia w sobie, jak w jakimś krysztale, piękno diamentowe, wielopłaszczyznowe, wielosymfoniczne tego wszystkiego, czym była wspólnota uczniów Jezusa na przełomie 2000 lat. I to wytworzyło tak wielkie bogactwo, że nie można tym żonglować, nie można, chociaż używamy tego pojęcia barka Piotrowa, myśleć o niej jako o barce. Jest to już ogromny taki okręt, którym nie można manewrować w sposób bardzo nieprzemyślany czy wprost hazardowy jakiś taki. Jest to pewien już ład daru, który nabrał swoich struktur i który jest ciągle w jakiś sposób żywy. Jedynie musi się przekuć w niektórych wyrażeniach na język bardziej współczesny, czego właśnie bardzo pięknym świadkiem był sam papież Benedykt. On to przecież całe to bogactwo naszej, teraz już trzeba użyć słowa też, doktryny, tego wszystkiego, co z objawienia stało się naszym sposobem myślenia, mówienia, tematyzowania całej naszej wiedzy o Bogu, o świecie, o Jego przyszłości. To wszystko on przekazywał w języku maksymalnie współcześnionym, z całą tą troską, żeby to jako dobra Ewangelia w swojej właśnie dobroci i w swoim zachwycie docierała do ludzkich serc dzisiaj bez konieczności nadmiernego aparatu naukowego, który byłby przecież konieczny, skądinąd bardzo potrzebny, ale nie w tym momencie, który by raczej zasłaniał niż pomagał spotkać się z żywym Chrystusem w swoim Kościele. Więc tradycja to de facto nie jest tylko kwestia dogmatów, to nie jest tylko kwestia takich czy innych instytucji, ale to przede wszystkim przekazywanie spotkania z Chrystusem z pokolenia na pokolenie, tak ażeby następowała taka właśnie konsekucja apostolika, takie przekazywanie charyzmatu Bożego, który daje spotkanie. On to zresztą podkreślał nieustannie. Tak, dziękujemy Ojcze Andrzeju. Ja już dobiega końca. Dziękujemy Ojcze Andrzeju. Zapraszamy do następnych spotkań, następnych refleksji. Myślę, że będzie wiele jeszcze sposobności. Daj Boże, jeśli tylko służą. Tak. Serdecznie pozdrawiam Was, moi współbracia i wszystkich tych, którzy byli z nami w tym momencie tak bardzo historycznym. I życzę nam wszystkim, żeby nas dotknęła Boża łaska, która daje, przelewa na nas w tym sensie tradycji charyzmatycznej ten spokój i radość, które są na obliczu Ojca Świętego. Dziękujemy i zapraszamy wieczorem. Będzie to pożegnanie już Ojca Świętego w Pałacu Apostolskim i wylot do Castel Gandolfo. Również zapraszamy na naszą transmisję w radiu i w telewizji. Żegnamy się ze słuchaczami radia. Szczęść Boże. Żegnamy Ojca Andrzeja Wodkę, redemptorystę, profesora Akademii Alfonzjańskiej w Rzymie. Bóg zapłać i do usłyszenia i do zobaczenia. Również dziękuję za obecność i za wspólne uczestniczenie w tej uroczystości Ojciec Marian. I Ojciec Bolesław. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze.